Siemaneczko, mordeczki, z tej strony ja, czyli Marcin. I dziś pokażę wam, jak zrobić zajebiste przejście w Sony Vegasie. Tak samo zajebiste, jak zajebiste foty. Zajebiste foty, mordo, to nie tylko pstryk. Przepraszam, ale musiałem to zrobić. Po prostu musiałem, od rana mnie to kusi. Więc dzisiaj was nauczę. Jak to zrobić? A jakby co przejście w pełni sam wymyśliłem, więc no, możecie z niego korzystać, więc widzimy się przy kompie. Dobra, jesteśmy przy komputerku. Czy się nagrywa? Dobra, nagrywa się na szczęście. A tutaj sobie to dopasujemy. No i... te fajne przejście sam wymyśliłem, nikt mi nie pomagał, jestem świadomy. To ustalamy, jak długi chcą by było. Na przykład tutaj musimy podzielić klip. Jakby ktoś nie wiedział, to po prostu klikałem, by to było zaznaczone. I S. Tutaj. S. Dobra. I teraz musimy duplikat track. I teraz tak. Tutaj pan crop. I mask. Maskę sobie nakładamy. To. Teraz zaznaczam mniej więcej połowę. I dobra. I teraz drugi pan drop zaznaczamy. Nie, drugi pan drop. A, dobrze. Czyli w pierwszym pan drop. O, dobra. I zaznaczamy drugą połowę. Zaznaczamy. Czekajcie. Minus. Dobra, no i nic nie widać, i to dobrze. I teraz bim, drugim dajemy tak samo. Sam to wymyśliłem. Dobra. I teraz to zamykamy. I w pierwszym też tak robimy. To dobrze, że nic nie widać, bo teraz tak, tutaj pan krop, pozycja, 3. I tutaj w drugą. O. Dobra.
A w tym Funkrop. Na początku to powinno być tu. Na początku to powinno być tu. A na koniec... Koniec wrócić. O. I w drugim robią to samo pogrom. W drugą stronę. I na koniec też wrac. Czekajcie. Zapomniałem kamerę doładować. I wrac. No to by było na tyle. Jeszcze tylko z... No, na końcu to wyrenderuję i wam podrzucę na końcu, więc na razie.